1909 roku Giora jest jedną z pierwszych spółek akcyjnych w Polsce. Sukces firmy opiera się na wielkim potencjale intelektualnym, technicznym, organizacyjnym i produkcyjnym ludzi, którzy ją tworzą. W sali muzealnej Giory można zobaczyć cały przekrój produkcji. Od pierwszych odbiorników typu AGA i Pionier, przez odbiorniki samochodowe, po najnowsze zestawy wieżowe z dwukasetowym magnetofonem, tunerem cyfrowym i odtwarzaczem laserowym. Mamy tu również magnetowidz i tuner satelitarny. Urządzenia mogą być zdalnie sterowane. Jest to produkcja na wysokim, światowym poziomie. W biurze konstrukcyjno-badawczym powstają koncepcje nowych rozwiązań technicznych. Komputery AT-IBM, aparatura kontrolno-pomiarowa, najwyższej światowej klasy. Doskonałe kwalifikacje ludzi to gwarancje zdobywania nowych rynków zbytu przez przedsiębiorstwo. Przyjrzyjmy się produkcji. Wytwarzanie części z blach jest zautomatyzowane. To konstrukcja i projekt specjalistów Giory. Programowo sterowane linie produkcyjne zapewniają wysoką jakość pokryć antykorozyjnych i dekoracyjnych. Odbywa się cynkowanie i metalizacja tworzyw sztucznych ABS. Niezawodne komputerowe automaty tokarskie firmy Kummer gwarantują precyzję obrabianych części. Agregat lutowniczy o podwójnym zanurzeniu, sterowany komputerem, zapewnia najwyższy poziom procesu lutowniczego. Wtryskarki Engel. Elementy z tworzyw sztucznych produkowane przez sterowane komputerem automaty. Kontrola i stabilność założonych parametrów.
montaż wyrobów finalnych. Elektroniczny pomiar kształtu w oparciu o zestaw pomiarowy brytyjskiej firmy Taylor Hobson. Laser Homer Werke bada chropowatość powierzchni dysku magnetowidu. Odtwarzacze CD, tunery satelitarne, magnetofony, tunery cyfrowe. Zanim jakikolwiek produkt opuści przedsiębiorstwo, przechodzi szczegółowe i wnikliwe badania na zgodność z wymaganiami różnych norm. Prowadzi się badania od etapu projektu do momentu wdrożenia wyrobu do produkcji. Sukcesywnie bada się serie produkcyjne. Wykorzystuje się aparaturę renomowanych firm światowych: Philips, Rohde & Schwarz, Tektronix, Marconi. Klasa to styl, to dobrze ulokowane pieniądze. Mówi magister Eugeniusz Nowak, prezes zarządu, dyrektor naczelny S.A. Diora w Dzierżoniowie. Witam Państwa w firmie, którą przed chwilą mieliście Państwo możliwość obejrzeć na wielu obrazach. Film ten przedstawia możliwości intelektualne, technologiczne i organizacyjne naszej firmy. Firma jest spółką akcyjną, a więc bardzo dużo prywatnych ludzi zainwestowało tu swoje pieniądze. Firma rozszerza swoją działalność, staje się z przedsiębiorstwa, które kiedyś tylko produkowało, towarzystwem handlowo-produkcyjnym. Wymaga to angażowania dalszych kapitałów dla powiększania zysków. Zapraszamy wszystkich Państwa, a więc firmy, osoby prywatne do współpracy z nami w zakresie kooperacji, tworzenia spółek joint venture, tworzenia wspólnych przedsięwzięć dla rozwoju programu, który, mam nadzieję, filmem tym został jednoznacznie zarysowany. Powitamy bardzo chętnie każdego i z kraju, i z zagranicy. Osoby prywatne i organizacje, firmy, które zechcą zainwestować u nas swoje pieniądze, a my ze swojej strony zagwarantujemy właściwe efekty z tych pieniędzy.